Panie burmistrzu, jak długo trwała budowa nowego obiektu? Ponad 2 lata, 2,5 roku trwała, ale tempo było słabe, ale związane było z tym, że w tym roku dostaliśmy ostatnią dotację i nie mogliśmy skończyć, bo byliśmy w stanie skończyć to jeszcze w zeszłym roku, ale musieliśmy czekać, aż minie termin dotacji, żeby nam nie przepadła. Ile łącznie środków pochłonęła cała inwestycja? Prawie 6 milionów 300, z czego około 2 milionów to jest dotacja Urzędu Marszałkowskiego, także że bardzo się cieszę, bo no, bez tej dotacji też nie wystartowalibyśmy. Poprosimy trupem, chociaż trupem. Prosimy o brawa. To są najszybsi faceci w naszej gminie. Jak ci się podoba nowe boisko? Fajowsko. Będziesz tutaj często przychodził grać w piłkę? Tak. Jakie atrakcje czekają mieszkańców Strzegomia na nowym obiekcie Osiro? W Strzegomiu bardzo dużo ludzi biega i to naprawdę biega bardzo dużo ludzi, dlatego ta bieżnia będzie wykorzystana do maksimum, tu i kijki będą i truchcik. Ludzie przychodzili już od miesiąca, dwóch i czekali, kiedy w końcu to oddamy, dlatego też jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia tutaj, ale to poza budową, więc musimy tak, żeby ludziom to udostępnić jak najszybciej. Chcieliśmy dzisiaj to zrobić. Dziękujemy serdecznie. Balony w górę! Jesteś młodym piłkarzem? Tak. Na jakiej pozycji grasz? Na ataku. Podoba ci się nowe boisko? Tak. Będziesz często tutaj przychodził grać w piłkę? Tak.